Okej, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Ciekawie ten... Dziwny malajstok. Ciekawie ten zamek w środku wygląda. W ogóle cały czas... Aha, cały czas zbieramy te same butelki i tak dalej, okej. Okej. No i tutaj się zapowiada ciekawa przygoda, to pamiętam. Się męczyłem tutaj dosyć. Za pierwszym razem. Ale myślę, że teraz będzie już przyjemniej. Sporo różnego rodzaju zręcznościówek, połączonych właśnie z wkurwiającymi wrogami, jak zapewne już widzicie. Aha, nie możemy teraz. Spalaj w dół, kurwielu. Chyba właśnie się ich nie dało w dół zrzucić, co dla mnie jest trochę absurdem. Oż ty chuje. Gin. Okej. I czy coś tutaj jest? Pytanie. Jakaś droga ukryta. Nie ma. Okay. Co? Aha, że tędy mamy iść. Co to jest? Jakieś muchy tam u góry. Normalnie jak lumy z Raymana. To co najpierw... Ej, tu wiszą jakieś zwłoki zakrwawione. Właśnie, najpierw myślałem, żeby tutaj pójść. Teraz na dodatku mamy się tu jakieś kartony. Uwidaczniają. Hanka wszędzie jest jednak. I kolejna butelka. O, widzicie, tu jest poza widokiem gracza jeszcze na dodatek ukryte kilka niespodzianek. Czemu ja patrzę z oczu Alicji? No. Okej, lecimy dalej. Patrzymy w dół. To jest wielka dziura. Okej, kto je takie obrzydliwe ptaki? Na wzroż nowo. Chodź tu. Ej, patrz, taż sprytne dziady. Dobra, to jest pytanie, czy ja mam iść tu, czy ja mam... Gdzie tu jest... Aha, chyba tam będę musiał iść po sekret, czy... Czy nie wiem, ja wiem, że w Alicji jako takich sekretów nie ma, są przedmioty po prostu pokrywane, ale ja wolę... Możesz, kurwa... Wolę używać określenia sekret. Jakoś tak mi się z Tomb Raidera, słuchajcie, przyjął. Tak głupi chuj, naprawdę. Dobra. Ile? Ej, ładnie to wygląda. Serio. Okej, czy możemy sobie coś już ulepszyć? Jak to się chodzi? Tabulator? Weapons. Nie. Wiecie co, ja chyba będę tak na zmianę. Raz pieprznik, raz... raz nasze ostrze piękne ulepszą. Wiecie, żeby było mniej więcej porówno. Bo ja w sumie lubię jedną i drugą broń. Bo każda jest do czego innego przydatna. Pieprznik jest idealny na odległość i na muchy i na... Kurde, Alicja, do chuja pana. Głowa mu odpadła? Dziwne. Dobra. I używamy znowu tutaj tego.
Kurczę. Jest to jakaś ukryta droga? Nie. Aha. Jeszcze tutaj to jest. Co ja wolę to sprawdzać, niż potem żałować, że czegoś nie zdobyłem, nie? Czy coś takiego. A tutaj nie wejdę, pomimo tego, że jestem zmniejszony trochę. Absurdalny. I złoty zombie. O kurwa, się przestraszyłem go. Czekam na jakiś zapis, bo muszę chyba troszkę więcej miejsca na dysku zrobić, bo mi wciągnęło granie, powiem wam. Jestem ciekaw. Kurwa, Alicja! Co ty? Ale fuks. Słuchajcie, to był naprawdę spory fuks. Dobra, i mamy tutaj autosave'a, więc zaraz do was wracam. Okej, jestem. Wszystko ładnie się nagrywa, kontynuujemy. Chodźcie tu, bójki. Ej, ty pacanie jeden z drugim. Ej, no kurde. To już jak widzicie, no poziom trudności na serio wzrasta. Szczyt. Uju. Dobra, jeden z tych ciężkich już pokonany. Alicja, kurwa, co ty robisz? Nie, wiecie co, ona jest czasem tak denerwująca. No wciskam kapstok na automatyczne namierzanie. Nie, to ja mam mierzyć w tym momencie, nie? Koniec? No nie. Postaram się jakoś życie sobie zregenerować, nie ma tutaj kwiatów niestety. Ale są tutaj. A właśnie z tych robali jest serce, więc zabiję. W ogóle Alicja jest wampirem, bo to co zabija, pobiera chyba jego energię, bo serduszka właśnie wypadają. To się u góry jest. Ej, widzicie? Dziwne, bo nas nie atakuje. Ej, co to za jakaś piana? Ha, to oni, super. Ej, no już trochę przesadzają w tym momencie. Trzech, kurwa. Więcej, no. Kurwa! Nie wierzę, słuchajcie. Zaraz. Okej, słuchajcie, grę mi wywaliło. Musiałem to wszystko jeszcze raz przechodzić. Ale już chciałem wam to pominąć, więc no, już po walce. Jednego przeciwnika. Chyba trzeba było tego jeszcze zabić. Ej, słyszycie? Nohal gdzieś tu lata. Tylko gdzie?
Życie na ich, niech nam się zregeneruje. Okej. Gdzie jest ten nohal latający? Nie widzę go tu nigdzie. Widzicie coś tu? A, no właśnie, coś tak myślałem. Coś tak myślałem, że będą tutaj jakieś kombinacje. Okej. O, i mamy wspomnienie kolejne. Tutaj. O kurde. O. Co na serio warto te nosy zbierać? Okej, okay, teraz możemy... No to już nic rozumiem, okej. Okay. Kurwa, Alicja, błagam cię, nie stresuj mnie aż tak. Okej. Nie, ta gra jest bardzo naprawdę dynamiczna. Nie wiem, czy wy to tak odczujecie na let's playu, ale jest bardzo dynamiczna. Okej. Jeszcze tutaj zobaczymy, co tutaj jest. Czy żeśmy stąd przyszli, bo już nawet pamiętam. Nie, musimy iść tam, więc... Pójdziemy sobie tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej. O nie, chuja. No chodź tu. Pierdolę. Jeden z głupszych naprawdę przeciwników. I bardziej irytujących, no. Kolejne wspomnienie. Bricks are rocks, Alice. A brick house, like Gibraltar, is impervious to fire, weather, and the indecencies of Barbary macaques, should the need arise. Czasami widzę, co nie czuję, o co dokładnie chodzi w tych ich, tych jej wspomnieniach. A, połowę wspomnień zaledwie zebrałem. Takie bardzo dziwne i na serio nie czuję, o co w nich chodzi. Alicja! Nos słyszę. Tylko gdzie jest? Trudno jest mi określić aktualnie. Ale gdzieś blisko chyba. Tutaj. Brzydliwe są te nosy. O. I mamy dostęp do butelki. Powiem wam, że jeżeli jak już się usłyszy ten nos, to już nie jest tak trudno go zlokalizować potem. Bo czasami nie wsłuchuję się w dźwięki tła. Jestem tak wciągnięty w samo to, co się dzieje na ekranie, że wyłączam się w pewnym sensie. Niestety. No już niedługo możemy sobie ulepszyć. Też widzę co, może jeszcze raz ten...
Aha, to w ogóle 600, okej. Kusi mnie, żeby ten nóż ulepszyć, bo jednak no częściej go używamy chyba. Mówię, używamy specjalnie, ponieważ... Tam jest nohal. I możemy sobie iść po jakiś sekret. Dobrze, że czasami checkpointy w ogóle troszkę chyba szwankują, bo ja właściwie tam nawet nie doskoczyłem i mnie wyrzuciło dalej. Nie wiem, czemu tak jest. W większości tych wspomnień dowiadujemy się właśnie o tym, jak Alicja była i co się z nią dzieje mniej więcej, co w jej głowie się dzieje, a to jest dosyć skomplikowane, co w jej głowie jest. O, mamy zapis. Ej, nie pamiętam tego. Ale ładnie to wygląda. Jakiś wodospad, wodzianka. O nie, pamiętam jednak. To jest dosyć ciekawy przeciwnik. No, dzięki. Widzicie, on się teraz broni tutaj. Jak taki pająk, jak zimny się zachowuje. Tylko on taką kulkę wyrzuca. A, japońskie dzieci wracają. Super. Ej, zobaczcie. Kurwa! Się wystraszyłem, dzięki. Ci tu kurwa zachwycam płynąca, to mnie kurwa straszą. Chodź tu, chujku. Tutaj też jest ten wędryk, tak? On tutaj skoczył? Nie wiem. Kurwa, nie patrzę na swój pasek życia, świetnie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zakończę ten odcinek. Troszkę nagrywałem, miałem krócej nagrywać. Także mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. No i zobaczymy się na vlogu w niedzielę. Jakoś tak myślę. Tak, w niedzielę. Bo oprócz tego teraz tutaj let's playa nic się nie pojawi. I vloga przez jakiś czas. Także no. Ej, ten zegar się rusza. Fajnie, dobra. Także dzięki za oglądanie i cześć.